Prawie 4 lata prowadzenia tego kanału, setki podróbek w tych rękach i wiecie co? Wiem już wszystko. WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry! Witam was w tym odcinku, w wyjątkowym odcinku na moim kanale. Dlaczegoż? Dlategoż, że pokrótce kończymy recenzję. Kończymy recenzję, moi drodzy. Dlaczego ma to miejsce? No mam wrażenie, że powoli już wiem wszystko. Oczywistym jest, że nie przeszły przez moje ręce absolutnie wszystkie firmy tego świata, bo nie jest to fizycznie możliwe. Jednakże mam wrażenie, że już od dłuższego czasu te recenzje zaczynają mnie trochę nudzić, nużyć, bo non stop mamy do czynienia z tym samym. To znaczy, jeżeli kupujemy na AliExpress, wiemy, że to będzie ładny, pięknie wyglądający, nawet lepiej od Lego czasem klocek, jednakże jak go dotkniemy, będzie chodził zbyt luźno, czyli postaw na półce, ale nie dotykaj. Wiadomym jest, że są firmy typu Kobi, typu Blocki, które są ok, ale wiecie, cały czas różnią się trochę od Lego i wiadomo, że jest reszta całego chłamu, który po prostu przechodzi przez me ręce tylko dla beki i nic z niego nie ma. Innymi słowy, czy udało nam się znaleźć taką pełną alternatywę dla Lego? Nie! Po tych 4 latach mogę śmiało powiedzieć, że nie. Chociaż zostańcie do końca, bo to nie oznacza, że nie mamy klocków na poziomie oczywiście Lego i dzisiaj sobie trochę to podsumujemy. Dlatego, moi drodzy, mam wrażenie, że już tyle firm przeszło przez moje ręce, że jakby te recenzje powoli tracą sens. Myślę, że już po 4 latach oglądania mojego kanału, myślę, że naprawdę możecie dużo już dowiedzieć o podróbkach. Nawet widząc kartę w sklepie, możecie oczywiście przewidywać, z czym to się wiąże. Mi też trochę szkoda jest kupować kolejnych i kolejnych i kolejnych Chińczyków, tylko po to, by wiecie, kupować dla kupowania, bo po prostu i tak wiem, z czym już to się wiąże i szkoda mi napędzać tego konsumpcjonizmu i jednocześnie zaśmiecać nie tylko świat, ale i mój strych też czysto fizycznie. Dlatego, moi drodzy, generalnie ten kanał uważam za spełniony. Czy to oznacza, że znikają całkowicie recenzje? Nie! Recenzje podróbek, alternatyw i wszystkiego nielegowego będą na moim bazowym kanale, czyli na Klockozaurze. Tak jest, w ogóle gdy zmieniłem nazwę już z Legozaur na Klockozaur, trochę mi o tym pisaliście, że skoro jestem Klocko już, to mogę klocki rzucać też tam na kanał z klockami. Ja wtedy też się trochę broniłem w ten sposób, że wiecie, no tych recenzji jest na tyle, że ich tam nie pomieszczę. Teraz trochę te recenzje zredukujemy, nie wiem, będzie jedna na tydzień, jedna na 2 tygodnie, ale będą tam, więc to nie jest tak, że całkowicie je porzucamy, po prostu nie chcę przerabiać po raz 10. podróbki z tej samej firmy, w tym samym miejscu i tak dalej. Więc na przykład, nie wiem, raz na miesiąc robię jakiś większy haul, kilka paczek podróbek wlatuje i będziemy je sprawdzać. Myślę, że ta forma również się sprawdzi, tak jak mówię, tutaj już uważam tą formułę trochę za wyczerpaną i że trochę krążymy w koło Macieju tak zwanego. Moi drodzy, przez 4 lata, czy znalazłem coś naprawdę sensownego, można by zapytać? I tu myślę, że te klocki można by podzielić na kilka grup, czyli grupa pierwsza. Alternatywy do Lego, które naprawdę są dobre, które naprawdę możemy postawić na półce, pobawić się nimi i różnicy prawie byśmy nie widzieli, a pod kilkoma względami nawet te Lego przewyższają. I tutaj posadziłbym 2 firmy na tym miejscu i jest nią oczywiście, tu chyba nie ma żadnych wątpliwości, Kobi. Kobi częstokroć, no ostatnim czasem było więcej tych recenzji, rozwalało mi głowę, nawet rozwiązaniami lepszymi niż Lego. I tak, to są klocki jako pełnoprawna alternatywa, przy czym no niestety nie są taką 100% alternatywą, bo wiecie, fani Lego City, fani, nie wiem, Lego, wszystkich innych po prostu Lego, no nie przerzucam się na Kobi, bo to jest firma stricte o wojsku aktualnie, jednakże jakością 100% można i nie ma tutaj nic, co by was mogło w oczach razić. Drugą taką firmą jest, moi drodzy, i tu mam pewien zgrzyt, bo generalnie tą firmą jest Enlighten. Problem jest taki, że firma Enlighten właściwie nie istnieje już chyba. Możemy jeszcze kupować jakieś zestawy, ale nie ma jakiejś firmy Enlighten takiej, żeby wydawała swój katalog, żeby wydawała, wiecie, rokrocznie nowe zestawy i tak dalej. I dam ją tutaj mimo wszystko, bo jakościowo, pomysłościowo, no była naprawdę jak Lego, a nawet też powiedziałbym momentami lepsza. Momentami też gorsza, ale powiedzmy oscylowała wokół tej najlepszości.
Jednakże, mówię, jest z nią ten problem, że dzisiaj już praktycznie możecie jej nie dostać, więc na podium tutaj zostałoby na jedynce tylko i wyłącznie Kobi, ale spokojnie, bo to nie wszystko. Numer 2, na numerze 2 jakby na drugie podium, tutaj mamy już do czynienia bardziej z alternatywami faktycznymi, bo tutaj będziemy już do czynienia faktycznie z zestawami, które mają całe serie wokół siebie, więc jeżeli chcecie kupować Lego, możecie kupować tą firmę, bo nie tylko kupicie z niej remizę, wiecie, jakąś łódkę do pływania na wakacjach, jakiś domek i tak dalej, ale też inne fantazyjne serie. I tutaj oczywistym jest, że wymienię Blocki. Blockom jakościowo jeszcze brakuje do tych Lego, ale z roku na rok są firmą coraz lepszą i myślę, że 2-3 lata i naprawdę ta jakość może już być zupełnie jak w Lego, a biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno wydawali, znaczy wydają farmę, a Lego dopiero teraz wydaje farmę i tak dalej, no to naprawdę możemy tutaj dużo niższym kosztem niż Lego stworzyć sobie całe miasto właśnie alternatywne. I są serie dla dziewczynek, są serie dla chłopców i są po prostu różne tutaj inne serie. Tak sobie teraz myślę, że w teorii też na tym miejscu moglibyśmy postawić Playmobil, oczywiście jak najbardziej, jako firmę legitną, jako firmę, która też ma to wszystko i się naprawdę stara, ale to powiedzmy ją damy tak gdzieś tam ex aequo. Drugą taką firmą tutaj też na tym drugim podium powiedziałbym właściwie będzie też firma, która już nie do końca istnieje, ale to oni na stop się pojawiają. Powiedziałbym, jest to trochę Lele. Lele też ma dobrą jakość wbrew pozorom, tylko że bezczelnie odgapia od tych Lego, więc to jest taka alternatywa na skraju trochę, wiecie, fajności. Dlatego nie jestem pewny zupełnie, co tak jak Enlighten, czy umieszczać tutaj to Lele. Generalnie jest ok, jak kupicie Lele czy Lele Brother, nie popłaczecie się, i klocki są legitne, ale nie do końca w pełni zasługują, by tu być, bo to jest i tak jednak interes szemrany. No i trzecie, moi drodzy, trzecie miejsce i właściwie można powiedzieć ostatnie, i można powiedzieć tu właściwie jest wszystko ex aequo, czyli wszystkie inne chińczyki. Znaczy można by oczywiście powiedzieć, że możemy kupować zestawy na AliExpress i one generalnie są dobre. Oczywiście były jakieś pojedyncze firmy, które kupowaliśmy i urywały mi głowę, bo myślałem, że będzie beka, to było wow. Tylko trochę co z tego, że tak powiem, w momencie jak tutaj tak naprawdę one nie mają serii, one nie mają ciągłości. My teraz kupując tą firmę, na przykład tu w Olkuszu, nie wiem, czy ja jutro w Katowicach tą firmę spotkam. Nie wiem, czy ona wydała tylko te 6 robocików, czy wydała jakieś inne zestawy. I tu mam ogromny problem właśnie z tego typu klockami. I oczywiście jest, że było jeszcze tutaj wiele innych firm typu, no nie wiem teraz z głowy, czy co wydają Pokemony, chociażby Mega Bloksy i tak dalej. Ale trochę co z tego, skoro oni wydają jakąś jedną serię i nic więcej. Ja wiem, że to mogliby się teraz powiedzieć, to się kłóci trochę też z Kobi, ale kurde, no Kobi kiedyś wydawało inne klocki i może jeszcze wróci do wydawania innych serii bardziej, o. Natomiast to, co robi z wojskiem, jest epickie. I jest pełno takich firm, tylko tak jak mówię, co z tego w momencie, kiedy możemy oni kupić jeden zestaw, a szukamy na tym, szukaliśmy na tym kanale pełnoprawnych alternatyw, żebyśmy mogli sobie cały pokój zapełnić tymi klockami, tymi seriami i tym wszystkim. I dlatego tutaj na tych pozycjach mieszczą się właściwie tylko te dwie. Pierwsze, czyli właściwie tak jak powiedziałem, Kobi absolutnie, ewentualnie Enlighten, Blocki, no oraz tam ewentualnie Lele, a cała reszta fajniejsza, gorsza, no ale wiecie, nie stworzymy z nich tych serii. Oczywistym też jest, że jakby mamy jeszcze inną półkę totalnego chłamu rozpadającego się w palcach. Ale powiem szczerze wam, że oczywiście, no myślę, że tak już dawno rozpoznacie i będziecie go unikać, czego wam polecam, o ile oczywiście macie taką opcję. Moi drodzy, więc po 4 latach chyba już wiem na tyle dość dużo o podróbkach, że czas kończyć tutaj recenzję. Tak jak mówiłem, nie kończymy tutaj z kanałem absolutnie. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy będą się pojawiać, chociaż nie oczekujcie, że raz w tygodniu, nawet raz, dwa razy w tygodniu. Może być, że następny filmik okaże się za pół roku na przykład. Może być, że znajdę tu miejsce dla jakichś ciekawych seriali WTF-owych i tak dalej. Więc moi drodzy, nie odchodźcie stąd absolutnie, ale myślę i mam nadzieję, że recenzje zakończyły swą misję i wiecie już na tyle o podróbkach, że wiecie, co kupować. Dzięki za te fajne 4 lata. 4 lata, gdzie tak naprawdę też trochę zaniedbywałem ten kanał, nie oszukujmy się, jednak przeprowadzić kanały było ciężko, więc wiecie, no to mnie też trochę zawsze bolało, więc myślę, że teraz ta forma na pełnym kanale, ale rzadziej tych recenzji, będzie bardziej dopieszczona i zdecydowanie bardziej się po prostu sprawdzi, więc jeżeli jeszcze tam nie macie suba, to wpadajcie go, zostawcie, a ja wam się bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek i trzymajcie się ciepło. Dzięki za to, że wytrzymywaliście to wszystko, bo to naprawdę niejednokrotnie nie było łatwe, prawda? Dzięki, bye!